W pierwszą sobotę września odbył się długo wyczekiwany Power Challenge, który z powodu niekorzystnych warunków pogodowych przeniesiony został ze Street Workout Parku na halę sportową. Uczestnicy konkurowali w dwóch dyscyplinach – w Street Workout i treningu funkcjonalnym. Celem organizatorów było wypromowanie niszowych dyscyplin sportowych oraz pokazanie, że trening może odbywać się nie tylko w pomieszczeniu, ale również przy pomocy tzw. siłowni pod chmurką, które znajdują się w naszym mieście. Street workout to aktywność fizyczna, która polega na wykorzystaniu elementów zabudowy miejskiej lub specjalnych parków do ćwiczeń, oparta głównie o kalistenikę, czyli trening siłowy, w trakcie którego wykorzystujemy masę własnego ciała. Korzyści płynących z uprawiania tego sportu jest dużo, a do najważniejszych należy pozytywny wpływ na układ krwionośny, kształtowanie mięśni, równowagi i zwinności oraz poprawianie koordynacji ruchowej. Zawodnicy Power Challenge mieli za zadanie wykonać takie ćwiczenia jak podciąganie na drążku z obciążeniem, pompki na poręczach oraz pompki na ziemi. Celem treningu funkcjonalnego jest wzmocnienie mięśni bez rozbudowywania masy, poprzez imitowanie ruchów, które wykonujemy przy codziennych czynnościach, ale w szybszym tempie i z wieloma powtórzeniami. Sprawa nie jest jednak tak prosta, jak się wydaje, ponieważ by trening przyniósł pożądany efekt, należy wykonywać go w niemal morderczym tempie i bez dłuższej przerwy między seriami. Zalecany jest przede wszystkim dla osób, które prowadzą siedzący tryb życia lub są narażone na ból dolnego odcinka kręgosłupa. W ramach treningu funkcjonalnego zawodnicy musieli pokonać tor przeszkód, składający się z takich zadań jak noszenie opon, podnoszenie sztangi, skok przez płotki, przerzucanie kilkukilogramowej piłki nad drążkiem oraz podnoszenie ketla. Zawodnicy, którzy wykonali zadanie w najszybszym tempie, dostali się do finału, a trójka najlepszych w każdej kategorii konkurencji otrzymała pamiątkowe medale oraz nagrody pieniężne o wartości od 100 do 300 zł. Jak wiadomo, sport to nie tylko zajęcie dla mężczyzn. Trening funkcjonalny w kategorii kobiet wygrała Martyna Wardaszka. Tuż za nią na podium stanęła Milena Kozłowska, obie panie pochodzą z naszego miasta. Trzecie miejsce zajęła przedstawicielka Warszawy Małgorzata Luckner. W kategorii mężczyzn najlepszym czasem mógł pochwalić się ostrowianin Artur Zadroga, który był szybszy od Iwena Karchenko, mieszkańca Białegostoku, o 4 sekundy. Po brąz sięgnął Adrian Stachacz z Ostrowi Mazowieckiej. Kategorię zawodników sportów walki wygrał Dawid Sawicki z Hrubieszowa.
Kolejne miejsca zajęli Karol Rzępołuch i Paweł Borowy, obaj z Ostrowi Mazowieckiej. Street workout bezkonkurencyjny był Bartłomiej Kruk, pochodzący ze Skawiny koło Krakowa, który zrobił rekordowe 200 pompek w 12 minut bez przerwy. Sebastian Stepnowski dotrzymał zwycięzcy kroku do 150 pompki, co dało mu drugie miejsce. Trzecią pozycję zajął Hubert Kurpis, wykonując 107 pompek.